Cześć, jestem dzisiaj w Opolu i przyjechałam tutaj do Opola z panterą. Jest to pantera bardzo nietypowa. Model to 3S Swing, czyli ta z wersją odchylanych podnóżków. I słuchajcie, ta pantera posiada ciąg Hemi. Jest to takie bardzo nietypowe rozwiązanie dla osób, które mają sprawną tylko jedną kończynę, więc aby ułatwić poruszanie się osobom, które mają tylko jedną sprawną kończynę, a chciałby samodzielnie jeździć wózkiem, właśnie są... Czekajcie, pokażę Wam. Ten ciąg właśnie wygląda w ten sposób, czyli mamy jeden niższy ciąg i jeden wyższy ciąg. Ten niższy napędza nam koło po drugiej stronie wózka, tak aby osoba poruszająca się na wózku mogła poruszać się tylko jedną ręką. Także no tutaj Maciej od dzisiaj będzie użytkował właśnie taki ciąg, a ja chciałabym z mojej strony pokazać Wam, czym różni się konstrukcyjnie wózek właśnie z takimi ciągami. Jeśli ktoś z Was będzie decydował się na ciąg Hemi, musi liczyć się z tym, że wózek będzie cięższy, bo sama przekładnia i ogólnie koło jest troszeczkę inaczej zbudowane niż takie zwykłe koło w wózku inwalidzkim. Nawet różni się tym, że nie mamy tutaj szybkozłączki, tylko szybkozłączka wygląda troszeczkę inaczej, co zaraz Wam pokażę. Więc bez przeciągania może przejdziemy do montażu, bo to jest bardzo, bardzo rzecz inna. Będzie potrzebna nam do tego taka właśnie przekładnia. Są różni producenci wózków, jak wiecie, i te przekładnie różnią się wizualnie między sobą, ale zasada jest jedna. Jest to pręt, który jest taki sprężysty, bo w środku jest sprężyna, po zaciśnięciu której montujemy tą przekładnię w wózku. Zaraz Wam pokażę, jak to się robi. Sama przekładnia jest z obydwu stron zakończona w tym przypadku raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciokątem, który wchodzi nam w taki bolec. Także zaraz Wam pokażę. Bierzemy sobie koło bez ciągu, czyli ja wiem, że to koło będzie z lewej strony, bo Maciej jest praworęczny i zaraz będę... Zobaczcie, ta szybkozłączka jest bardzo nietypowa, jest bardzo masywna i zakończona takim jakby wielkim imbusem. Taką końcówką jakby imbusową, nie wiem jak to nazwać. Tą część wbijacie tutaj w ośkę całego wózka. Zobaczcie, teraz koło nam weszło do końca i to jest prawidłowe ustawienie koła. Zamykam szybko złączką. O. Teraz koło siedzi. Możecie minimalnie pociągnąć, żeby sprawdzić, czy koło weszło Wam do środka. Więc to wyróżnia ten wózek pośród tych zwykłych, takich aktywnych, które znacie na co dzień. Właśnie, że ta szybkozłączka jest troszeczkę konstrukcyjnie inaczej rozwiązana i to właśnie nam obciąża troszeczkę ten wózek. To rozwiązanie konstrukcyjne jest cięższe niż zwykła szybkozłączka. Jak spojrzymy sobie od spodu na wózek, to już widzicie, że przez otwór przeszła szybkozłączka i ten bolec nam wystaje. I w ten bolec będziemy wkładać przekładnie. I to samo robię z drugim kołem. No i to koło, prawe koło ma po prostu zastosowane dwa ciągi i robię dokładnie to samo. Wkładam szybko złączkę w ośkę. Poprawcie mnie, jeśli to nie jest ośka, ale wydaje mi się, że to jest ośka. O, i zobaczcie, takim ruchem, jak Wam nie chce wejść, poluzujcie sobie, zwróćcie uwagę, żeby ten grzybek był odsunięty. I takim ruchem, o, teraz wskoczyło, widzicie? I zamykam grzybek. I wtedy sprawdzam, czy koło siedzi. Ciągnę sobie, koło pięknie siedzi, więc w tym momencie pozostaje nam przeprowadzić tutaj w tym miejscu przekładnię.
teraz jeszcze, jak sobie zobaczycie, teraz jeszcze koło w ogóle nie odpowiada to lewe, więc mogę sobie tym ciągiem manipulować w każdym możliwym kierunku, tak jak mi się to podoba, bo tak jak mówię, teraz jeszcze nie pojedziemy zbyt daleko i biorę tą przekładnię. I teraz wszystko jedno, jak założycie przekładnię, w ten sposób czy w ten sposób, wózek będzie działał. Tylko musicie zwrócić uwagę na to, aby przekładnia bardzo mocno i dobrze się wpięła tam tutaj w to miejsce będziemy wkładać. I z jednej i z drugiej strony. I teraz ściskając tą przekładnię, wprowadzam ją pod wózek i staram się. I teraz zwracam uwagę, czy przekładnia dobrze rozparła mi tutaj od spodu ramę wózka i czy dobrze wpadła w te bolce, które zakańczają nam szybko złączkę. Sprawdzam. Musi dobrze wskoczyć, bo jak Wam nie wskoczy, to wtedy ciąg, zauważycie, że ciąg po prostu nie będzie stawiał oporu i będzie się dalej kręcił wokół własnej osi. Więc jeśli macie taki problem, że wsadziliście tą przekładnię, a nadal ten zewnętrzny ciąg odpowiadający za lewe koło się kręci, wtedy albo troszeczkę pomanipulujcie samym tym ciągiem, albo troszeczkę jeszcze, tak wiecie, uszepnijcie od spodu, żeby po prostu wskoczyło dobrze. W tym momencie wiem, że wózek już jest dobrze zamontowany i ten ciąg chemii na pewno będzie działał. Zaraz będę sadzała Macieja na jego wózek. On wózka jeszcze nie widział, więc jeszcze wsadzę pod nóżki i zaraz możemy, będzie, okaże się, chwila prawdy. Dobra. Tutaj mamy podnóżek i tak jak mówię, ta wersja Pantery Swing jest ze zdejmowanymi i odchylanymi podnóżkami, a o to Maciejowi najbardziej chodziło. Szukaliśmy, główną wytyczną była właśnie, były te ściągane podnóżki, tak aby Maciej mógł sobie swobodnie podjeżdżać pod rotor. Więc jeśli Maciej będzie chciał korzystać z rotora, albo odchyli podnóżek, albo go zupełnie wyciągnie. I jeszcze jedna nietypowa rzecz, która jest zastosowana w tym wózku. Jest to hamulec nożycowy, który dociskacie zaciągając tą wajchę. I on jest zamontowany tylko i wyłącznie z tej strony, z której Maciej ma tą lepszą, że tak powiem, kończynę, czyli bardziej sprawną. Tak, aby Maciej mógł sobie zaciągnąć samodzielnie hamulec, nie prosząc nikogo o zahamowanie wózka. I w momencie, kiedy on zaciąga tą wajchę hamulca, automatycznie z drugiej strony ten hamulec również się zaciąga. Przepraszam za tą ostrość. Ważne, aby pamiętać, żeby koła były zawsze mocno napompowane, bo jeśli ujdzie Wam powietrze z koła, z opony, to wtedy hamulec nie będzie trzymał. To jest Maciej. Maciej, przywitaj się. Cześć. Cześć. To jest Maciej. I tutaj o co prosili mnie, prosiła mnie rodzina Macieja? Przede wszystkim o to, aby zachować funkcję korzystania z rotora, prawda Maciej? Bo ty tak, elegancko ćwiczysz. To jest ważne, bo muszę zachować krążenie w nogach. No dokładnie, wiecznie zimne stopnie. To jest masakra. Wiecznie zimne stopy. I dlatego też szukaliśmy wózka na stałej ramie, ale z odchylanymi podnóżkami. Nie? Na czym ci jeszcze, przypomnij mi, bo myśmy tak rozmawiali rok temu, nie? O tym, na czym ci jeszcze zależało bardzo. No właśnie na tych podnóżkach. To było pierwsze, co od ciebie usłyszałam, nie? No i podłokietniki, bo Maciej lubi czuć się stabilnie na wózku, więc te podłokietniki mamy zarówno regulowane góra-dół, przód i tył, zdejmowane, wyciągane, one nie są odchylane. A to jest mama Jolanta, ja nie wiem, czy mama Jolanta chce być na filmie. Tak, tak. Może Maciek, być. I teraz zahamuj. Dobra. No i widzicie, Maciej robi sobie teraz rozgrzewkę na tym wózku.
Maciek, powiedz mi, jak ci się widzi ten wózek? Pierwszy raz w życiu miałeś ciąg chemii, prawda? Zastosowany. Tak, wcześniej tak. Nie jeździłeś na ciągu chemii. Nie. No i co ty o tym myślisz w ogóle? Przejechałeś przez korytarz, tutaj no. Tak jest, 7 metrów było, tam i z powrotem, tam i z powrotem. I powiedz mi coś więcej o tym ciągu chemii, bo oni też chcą wiedzieć, jak się w ogóle na tym jeździ. Czy to da się na tym jeździć, czy się nie da na tym jeździć? No to pierwsze moje wrażenie jest takie, że no da się jeździć. Mhm. Aczkolwiek ja nie zamierzam mojej lewej ręki zostawić tak samo pasu, żeby... Bardzo dobrze. Bo ja chcę ją uruchomić, ja nie chcę być człowiekiem jednorękim bandytą. No, dokładnie. Naprawdę, bo tu ja wiem, że na razie ten wózek jest mi po prostu potrzebny, ale ja zamierzam tą moją lewą, walczyć o tą moją lewą rękę. Bardzo dobrze. No. Mama też ci nie pozwoli, nie pani Jolanta ty nie odpuści Maciejowi. Ja sam sobie tego tej nie, lewej ręki. Ja tej sobie nie daruję. Dokładnie. Prawda jest taka, że u Macieja ta prawa ręka jest ręką lepszą, ja zawsze tak mówię potocznie, tak, no, nie? Ty tą prawą rękę zawsze będziesz używał częściej, prawda? No tak, więc tutaj u Macieja chcieliśmy uzyskać to, aby Maciej w domu był jak najbardziej samodzielny i nie musiał wołać mamy, żeby, nie wiem, podjechać sobie do regału czy do, nie wiem, do okna. Żeby pojechał do kuchni i wziął sobie szklankę tylko wody. Tylko żeby pojechał sam do kuchni i wziął sobie tą szklankę wody. I po to jest właśnie ten ciąg chemii. No bo gdybyśmy Maciejowi kazali zrobić to samo na zwykłym wózku ze zwykłymi ciągami, on by się kręcił w kółko, no bo prowadziłby tylko jedną ręką. Dokładnie. Także taki ciąg chemii. Nie wiem, czy możemy i czy chcesz powiedzieć, ile kosztował ten wózek? No, chciałbym. Słuchajcie, ten wózek kosztował 13 450 zł. Bardzo, bardzo dużo. O kuźwa. Mamy samochód. Dokładnie. Co podbiło nam cenę? Cena wyjściowa w tym momencie jest wyższa, bo myśmy się mierzyli w tamtym roku i jeszcze uzyskaliśmy tą starą cenę, nie? Tak. Ale teraz to jest powyżej 9000 zł. Musiałabym to sprawdzić dokładnie, jaka jest cena wyjściowa. W tamtym roku cena wyjściowa to było 9200 zł. I za co najwięcej zapłaciliśmy? Zapłaciliśmy przede wszystkim za ciągi chemii. Ile? 1600 zł jakoś gdzieś, tak? Tak. Mhm. Za jednostronny hamulec i tu uczulam, trzeba pytać, bo jeśli stosujecie ciągi chemii, no to wiadomo, że musicie też zastosować jednostronny hamulec, no bo jeśli dążymy do samodzielności, to hamulec również musi być samodzielnie obsługiwany przez osobę siedzącą na wózku, nie? Tak. Więc sam hamulec też był drogi, dodatkowo jeszcze rączki, które są regulowane góra-dół i wąsy przeciwwywrotne. Samo zastosowanie ciągu chemii dla chemiplegików powoduje to, że wózek robi się cięższy. Sama ta konstrukcja, czyli ta belka, która jest, ta dodatkowa belka waży swoje, koła również są cięższe, bo nie mają typowej szybkozłączki i typowej, Jezu, jak się to nazywa, nie tuleja, tylko piasty. Nie mają typowej piasty, tylko ta piasta jest po prostu wzmocniona i jest cięższa. Także w sumie to tyle. Szprychy, jeśli chodzi o szprychy, tutaj są zastosowane zwykłe, stalowe szprychy w kole. No i ogumienie Raytrany masz założone. Także tak wygląda ta Pantera. Tak jak mówię, nie uzyskalibyśmy tego, bardzo mało jest wózków na rynku, które są zarówno na ramie stałej, czyli tej zespawanej, jak i dodatkowo mają zdejmowane podnóżki, więc tutaj nasz wybór był bardzo okrojony, a nie chcieliśmy wózka krzyżakowego, bo wózek krzyżakowy znowu jest cięższy niż rama spawana, nie? Mam nadzieję, że ci będzie długo służył. Dzięki. Dawaj zdać po miesiącu, jak ci się jeździ, bo wiecie, po miesiącu, jak już klient sobie troszeczkę pojeździ, troszkę się oswoi z wózkiem, tutaj wyregulowaliśmy sobie też tapicerkę w tym wózku, bo chciałam, żeby Maciej jak najgłębiej wpadał w ten wózek, bo mamy tutaj wysoką tetraplegię, ty nie czujesz w siebie w przestrzeni, więc moim zadaniem było to, żeby Macieja jak najbardziej osadzić w tym wózku, stąd te podłokietniczki, no bo wiadomo, że Maciej wyczynowo wykręcać tutaj czasów na wózku nie będzie, ale on się musi też czuć
stabilnie na wózku, nie? No, pewnie. No. Super. Dzięki jeszcze raz. To zostawcie lajka dla Macieja. No, mam nadzieję, że ten nowózek będzie ci służył spokojnie lata. Bo poprzednią panterę użytkowałeś ile lat? Od 2007 roku. 7 ósmego, roku? 8. 8, no to ponad 10 lat, nie? Tak, 11 tak, lat, także tak, widzicie. Tak, jak się dobrze wybierze, to później też dobrze służy, nie? Tak. A tymczasem do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Buziaczki, cześć!